piosenkami w pokoju. Śpiewa. Było w Dragon Ballu. Kamenna. Fajnie, fajnie jest wrócić. Nobel był ostatni w 2004 roku. No właśnie, niedawno. Niedawno? 2004? No jak pierwsze są z 1912? No jakby tak patrzył całościowo, to tak. Ale najsłynniejsi ludzie, absolwenci to Bruce Lee i Bill Gates senior. Tak? Tak, dlatego tu jest siedziba Microsoftu. Tak się śmieję, że tak naprawdę wiedziałam, w co zainwestować ogólnie 12 lat temu ponad, także wiadomo, że się współpracuje z tymi najlepszymi. Także mój trener nie jest tylko właśnie tutaj w roli trenera, ale też oczywiście bardzo, bardzo nam te nasze wolne chwile uprzyjemnia, że tak powiem, także wiemy, gdzie późno i nie marnujemy czasu na czekanie, na szukanie czegoś, co nie ma sensu po prostu. Trener bardzo dużo czyta właśnie zawsze o miejscowościach, do których się wybieramy właśnie w danym czasie, także zawsze się na niego gdzieś tam zdaje, nie tylko właśnie w tych ogólnie kwestiach treningowych, ale też w tych właśnie gdzie i co zwiedzać. Pewne skupienie? Nie, ja się nie mogę, muszę gadać. Najmłodsza w ekipie. Jak ci z tym? Dobrze. Był jakiś chrzest? Nie było. Nie wpadły na dno szczęście. No zaraz im podpowiemy. Nie. Ale to nie jest pierwszy raz, więc co? Więc bez sensu, już za późno. Jak to nie pierwszy? Pierwsze na otwartym stadionie. No dobra, ale ogólnie nie. Więc jeszcze sztafety były. No to cwane. Marika, dlaczego masz dość Klaudii? Bo stęka mi w pokoju. Śpiewa. Męczy ucho ogólnie. Na krzesłach świata mieszkasz? Z kim miałaś? Albo sama. Nie, koniec. Naczelna kamerzystka i fotografka, sztafety 4x100. Coś nie, coś potrafię. A to jakaś magiczna kula, z której czerpiesz moc? Tak. To jest jak to? Było w Dragon Ballu. Kamenna, coś tam. Ale to jeszcze czas, dopiero czeka na swoje dni. Trzy medale w młocie, łącznie, to byłoby coś. Tak. To by był plan wykonany w 100%. Już w sobotę starty, biegam na setkę, a potem z dziewczynami w sztafecie. Fajnie jest tu wrócić po 8 latach, bo 8 lat temu byliśmy tutaj na Mistrzostwach Świata Juniorów. Także fajnie jest wrócić.